spotkanie ze swoim coachem, z... Piękny odwrotny. Doskonale, doskonale Szwajcar. To przejęcie inicjatywy błyskawiczne oczywiście po serwisie. Znakomicie serwował w tym pojedynku pierwszym, niedzielnym z Joey Friedem Tsongą. Fantastycznie oczywiście urozmaicał to swoje podanie. Piękna wymiana na początku tego. Dobry, uciekający Szwajcar bardzo urozmaicał swój serwis. To jest oczywiście ta trudność dla przeciwnika. Kapitalnie. Piękny oczywiście półwolej z forehandu, ale tak zagrany troszkę tutaj na Hiszpana. Zobaczmy jeszcze raz. Tak podegrał troszeczkę Roger, tak chciał może... I cudowny gem. Doceniają zawodników za ich oczywiście osiągnięcia, za ich wspaniałą grę, za ich postawę. 1-2. Serwuje Hiszpan. Szybciej, szybciej tu. Była szansa dla Szwajcara. Szwajcar, mogło to się zakończyć niezbyt dobrze dla Hiszpana, ale Szwajcar trochę trafił nieczysto ramą. Próba z zaworęcznym tenisistą po 2. Bezbłędnie z połoków po to, aby być blisko tej krótkiej piłki. Cztery.
Szwajcar prowadzi w pierwszym secie. Jak na razie wygrywają. Pięknie, przepięknie to zrobił Roger z środka kortu. Coś niebywałego, takie zagranie. Zobaczmy jeszcze raz, takie lekkie wycofanie. Cudownie. Cudownie po raz kolejny. To wszystko, proszę Państwa, wynika z tej pracy nóg. Szwajcar się po prostu zdecydowanie szybciej, na razie przynajmniej, poruszał, się szybciej ustawia, on szybciej pracuje na nogach, w związku z tym jest ta możliwość uderzania wcześniej piłek. Hiszpan jest wycofany poza końcową linię. Szwajcar gra troszkę w korcie lub lekko, leciutko wycofany. Rafaela. Coś niebywałego. Ja poczekam, proszę Państwa, aż ucichną brawa, bo na pewno będą długie i bardzo, bardzo mocne. Niebywałe. Mocno skoncentrowany, świeży, taki wypoczęty, spokojny, opanowany. Po prostu Szwajcara, oni bardzo, tak jak powiedziałam, się cenią, doceniają, szanują. No i mamy pierwszy challenge. Idealnie na linii widzimy. Szwajcara tutaj jest niebywała, znakomita. To nie, że Hiszpan, to nie jest tak, że Hiszpan gra źle. Po prostu Roger gra tak, jak za swoich takich, można powiedzieć, najlepszych lat. Wtedy, kiedy miał 22, 3, 4 lata, 5, wtedy, kiedy miał ten taki złoty wiek, bo dzisiaj on ma 30 lat, to jest dalej jeden z najlepszych tenisistów na świecie w historii tenisa światowego, który się zapisał, dołączył do tych wspaniałych przecież gwiazd, do tych wspaniałych nazwisk. Dołączył już Szwajcar już dawno. Ma dzisiaj 30 lat, a gra to, co było można. Jest po prostu wielki. Ale wielki jest również i Hiszpan Rafael Nadal. Przegrywa 2-5, ale wierzymy, że jeszcze się odnajdzie. Może nie w tym secie, będzie trudny. Mnóstwo.
teraz troszkę szybciej wydłużyć te swoje zagrania, wzmocnić. No i taki pierwszy, można powiedzieć, forehand winner, czyli ten bezpośrednio wygrywający forehand z końcowej linii. Zobaczmy jeszcze raz. 11 wygrywających piłek do tej pory Szwajcara i tylko jedna Hiszpana. W tych swoich gemach serwisowych tą bardzo dobrą oczywiście i regularność, i precyzję serwisową, i siłę, i to urozmaicenie. Pięknie. Cały kor miał w zasadzie Szwajcar do swojej dyspozycji. Czyli to jest ta mądrość, ta inteligencja, to widzenie, ta obserwacja, no oczywiście ta różnorodność, urozmaicenie. Pięknie, pięknie, pięknie po raz kolejny. Bajeczne zagranie kończące pierwszą partię 6-3 Roger Federer.